Panie ministrze, panie prezydencie, szanowni państwo zebrani na Zamku Lublińskim. To jest wyjątkowe miejsce. XII wiek się kłania. Niezwykłe zbiory. Ja mam zawsze wielką satysfakcję, jak jestem do was zapraszany. Byłem na pierwszym waszym forum, które było 3 lata temu. To jest czwarte od 2010 roku. Bo tutaj warto mówić o sprawach kluczowych. Tu, w tym miejscu, właściwie tylko takie dyskusje są ważne i są istotne. Warto zapytać, jaką Polskę chcielibyśmy zostawić naszym dzieciom, bo to zawsze jest pytanie, które nas bardzo interesuje. Ja myślę, że staramy się o to, aby nasze dzieci miały pracę przede wszystkim, bo to jest podstawa wszystkiego. Czujemy się lepiej, jak mamy pracę, niż jak jesteśmy bezrobotni. Co do tego nikt nie ma wątpliwości. Ale oprócz pracy, rozwoju szybkiego, chcielibyśmy, żeby oddychali czystym powietrzem i żeby pili czystą wodę. I po to jest ta konferencja. Po to jest forum. I tego forum dlatego wam właśnie gratuluję. Po pierwsze, środowisko to jest wyzwanie, przed którym dzisiaj stoimy. Proszę państwa, w takim załamaniu europejskim gospodarki, w jakim jesteśmy dzisiaj, a w spowolnieniu, które dotyczy Polski, to jest pewna różnica, jesteśmy w lepszej sytuacji niż reszta Europy. Ale w takiej sytuacji niełatwo się mówi o ekologii i o ochronie środowiska. Jak państwo wiecie, na świecie dumping socjalny i dumping ekologiczny udaje się doskonale takim krajom jak Chiny i wielu innym. Oni nie stosują norm, nie stosują także elementarnych zasad współżycia społecznego, nie troszczą się o ludzi. Nie chcemy iść tą drogą. Chińczycy zresztą, obserwowałem to stosunkowo niedawno, już się zdecydowanie połapali, że są w zasadzie w pułapce ekologicznej. W wielu miastach sytuacja w tej chwili w Chinach wygląda podobnie jak w latach 60. czy 70. w Europie. W Londynie znamy tę historię, jak ktoś jest nieco starszy, ze smogiem, który zagrażał ludziom i nawet nie wychodzili z domów w Londynie. Były takie dni. To już mają u siebie Chińczycy. Zobaczcie państwo, jak my na kontynencie europejskim jesteśmy daleko od tamtej sytuacji. Ale nadal sytuacja dla nas nie jest łatwa. Dlatego, że o tym, czy uda nam się wyjść z kryzysu, zadecydują trzy sprawy. Czy odblokujemy wielki europejski rynek, który ma sporo blokad i nie pozwala nam swobodnie handlować, zwłaszcza naszym małym i średnim firmom. Po drugie, czy będziemy wystarczająco innowacyjni, będziemy wprowadzali nowe zasady produkcji, nowe rozwiązania technologiczne, a także organizacyjne i finansowe. I po trzecie, czy będziemy mieli odpowiednio tanią energię. Amerykanie na potrzeby przemysłu chemicznego mają dzisiaj gaz ziemny niemal czterokrotnie tańszy niż Unia Europejska. To jest dziś 27-28% tej ceny, którą nasze firmy chemiczne płacą za gaz. Czy w tych warunkach można sobie wyobrazić otwarcie rynku pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi? Nie mielibyśmy na tym wspólnym rynku żadnych szans. A więc ten trzeci warunek, oprócz wielkiego europejskiego rynku, odblokowanego tam, gdzie są wąskie gardła, i większej innowacyjności, ten trzeci warunek, dostępna tania energia, ma znaczenie kluczowe. Ja tą sprawą, prawdę mówiąc, zajmuję się od kilku lat. W 2010 roku rzuciliśmy takie hasło. Ja byłem wtedy przewodniczącym Parlamentu Europejskiego i razem z byłym przewodniczącym Komisji Europejskiej, panem Jacques Delors, rzuciliśmy takie hasło. Europejska wspólnota energetyczna, która ma wspólny jeden rynek energii elektrycznej. Wtedy nie było o tym mowy, zaledwie 3 lata temu. Wspólnie negocjuje z zewnętrznymi dostawcami dostawy energii,
gazu czy energii elektrycznej. Nie każdy osobno, tylko negocjujemy wspólnie jako Unia Europejska. Sami Państwo rozumiecie, jakie to wielkie znaczenie, jeśli chodzi o siłę negocjacyjną tych 500 milionów ludzi i koncernów, Komisji Europejskiej. I wreszcie wykonujemy daleko idące wspólne badania nowych technologii energetycznych. W zasadzie po 3-4 latach ta idea się realizuje. W międzyczasie w Parlamencie Europejskim, Komisji Europejskiej opracowaliśmy kilka ważnych dyrektyw, między innymi o bezpieczeństwie gazowym, jak sobie możemy wzajemnie pomagać, o naszych relacjach z państwami trzecimi. Jako Unia Europejska mamy wspólne dzisiaj stanowisko do tego, co i jak nam sprzedają, jak chcemy handlować z Algierią, z Norwegią i z Rosją. Zapewne kluczowym elementem jest wspólny europejski rynek. Już w 2011 roku, w czasie posiedzenia Rady Europejskiej z przewodniczącym Van Rompuyem, razem przygotowaliśmy taki program wspólnego rynku europejskiego. Teraz mam zaszczyt prowadzić to w Parlamencie Europejskim. Właśnie są głosowania w Parlamencie Europejskim. Powiem Państwu krótko, na czym ta sprawa polega. Tam jest kilka podstawowych elementów. Wydają się proste, ale niełatwo będzie je wprowadzić w życie, bo będą to pewne koszty. Po pierwsze, musimy się połączyć ze wszystkimi sąsiadami odpowiednią ilością gazociągów i sieci elektroenergetycznych. To już się dzieje. Państwa członkowskie w tym roku potwierdziły to, co wcześniej ustaliły w roku 2011. Chcą te połączenia wykonać najpóźniej do roku 2014. Właściwie w roku 2015 powinno być tyle połączeń, żebyśmy się mogli poczuć bezpiecznie, żebyśmy mogli transportować gaz i energię elektryczną w różnych kierunkach. Jeśli chodzi o Polskę, dotyczy to Niemiec, Słowacji, Czech i oczywiście Litwy. Litwini także liczą na to, że będą mieli kontakt z resztą kontynentu, a mogą mieć ten kontakt tylko dzięki nam, tylko przez nas, bo przez Morze Bałtyckie to jednak odległość jest większa. Budują także linie, które mają ich połączyć ze Szwecją czy z Finlandią. Kolejna sprawa, która jest ważna. Na tym wspólnym rynku energii klienci muszą mieć możliwość doboru dostawcy i producenta energii. To wymaga założenia sporej ilości inteligentnych liczników, inteligentnych sieci dostawczych. To również wymaga włączenia sektora ICT, czyli najwyższych technologii informatycznych, po to, żebyśmy się nie musieli ślęczeć codziennie i przyglądać się, który producent energii elektrycznej albo dostawca oferuje nam lepsze warunki. To nie jest możliwe, żebyśmy tracili na to czas. Zresztą nikogo nie interesuje taka działalność. To musi być trochę tak jak sieci komórkowe, telefonia komórkowa. Wybieramy tego, kto nam oferuje najlepszą ofertę. Jeśli po 3 miesiącach czy po pół roku ktoś jest lepszy, musimy mieć szybką możliwość. Nie tak jak w sieciach telefonii komórkowej, w których często ta nasza zależność od tego, który sprzedał nam pierwszą komórkę i włączyliśmy się w jego sieć, jest długoterminowa i tracimy, przechodząc na innego dostawcę. To musi działać podobnie, bardzo prosto. Musi być dla nas zrozumiały. Musimy mieć regionalnych takich brokerów, podobnie jak na rynku papierów wartościowych, którzy będą nam doradzali albo będą za jakąś dzielnicę czy część miasta podejmowali najlepsze decyzje. Dzisiaj bierzemy prąd z PGE, a jutro będziemy brali z Tauronu, a za 3 dni z Enei, a potem może weźmiemy z EDF-u, bo akurat Francuzi mają najtańszy prąd. Takie rzeczy są już możliwe, to nie jest abstrakcja. Wielka Brytania, Holandia, Niemcy, to już się dzieje. Jeśli dodamy do tego możliwość wykorzystania naszych źródeł zaopatrzenia w energię, przede wszystkim gazu łupkowego, gazu z łupków oraz węgla. Nie zapominajmy o węglu. Ja sobie tak obserwuję, proszę Państwa, że w każdej dyrektywie unijnej albo w każdym rozporządzeniu, które się pojawia na stole w Parlamencie Europejskim, dziennikarze najpierw mnie pytają, czy tam jest o łupkach, czy łupki można wydobywać. Bardzo dobrze, jak jest o łupkach, ale często zapominamy o węglu. Węgiel już mamy.
I nie wolno nam przestać walczyć o możliwość wykorzystania polskiego węgla w oparciu o nowe technologie, najnowsze rozwiązania technologiczne. Ale jest to bodaj nawet ważniejsze niż walka o łupki. To nie znaczy, że możemy się poddać. Wprost przeciwnie. Ja bardzo mocno mówię, że dla wydobycia gazu łupkowego nie są potrzebne nowe rozwiązania, nowe dyrektywy unijne. Mamy wystarczająco jasne przepisy ochrony środowiska, ochrony wód, ochrony geologicznej. Wszystko to jest wypisane. Trzeba je tylko stosować i próbować wydobyć gaz łupkowy. Natomiast to jest ciągle znak zapytania. Wszyscy mamy nadzieję, że będziemy mieli gazu łupkowego tyle, że będziemy mogli nawet sprzedawać na zewnątrz. Będziemy potęgą energetyczną, ale póki co mamy węgiel. I doskonale Państwo także rozumiecie, do tego zachęcam, dlatego że jesteśmy na konferencji zajmującej się ochroną środowiska. Nie wystarczy mieć węgiel. Trzeba mieć również technologie, które pozwolą ten węgiel wykorzystywać w sposób bezpieczny. I także my tu po to jesteśmy, żeby poprzeć wszystkie idee związane z eksploatacją węgla w sposób bezpieczny dla środowiska, a takie technologie istnieją. Takie technologie możemy sami opracowywać. Musimy przebudowywać nasze bloki energetyczne. To wymaga pewnego nakładu pracy, ale jest to i tak tańsze niż wchodzenie w nowe pola dostawy energii. Mało tego, jeśli tego nie zrobimy, to grozi nam energetyczna zapaść. Jestem przekonany, że to nam się uda zrobić i że powstaną nowe bloki energetyczne opalane polskim węglem, oparte o najnowsze technologie, gdzie sprawność jest rzędu 50%, a nie tak jak dotąd 33-35%, w sposób automatyczny, nic nie robiąc. W ten sposób będziemy emitować 30-40% mniej CO2. Jeśli ktoś się bardzo martwi paktem klimatycznym, to przechodząc ze sprawności 33 na 50, błyskawicznie zmniejszamy węgla z tych elektrowni od 30 do 40%. A więc w zasadzie osiągamy cele klimatyczne. To jest istotne właśnie na wspólnym rynku energii, żebyśmy mogli i będziemy mogli wykorzystywać nasze źródła zaopatrzenia w energię. No i szalenie ważne jest to, żebyśmy mieli szansę uzyskać możliwie niską cenę. Pewność dostaw, możliwe niska cena. No dobrze, ale Państwo pytacie, a co ze środowiskiem, które jest na początku, najpierwsze. Po pierwsze, mówiliśmy o czystych technologiach wykorzystania węgla. Ja myślę, że tutaj, w niedalekiej odległości od kopalni Bogdanka, nie muszę Państwu mówić, jak ważne to jest. Ja sam jestem ze Śląska, więc dzielimy ten sam punkt widzenia na tę sprawę. Ale równocześnie na tym wspólnym rynku energii europejskiej będziemy mogli również handlować energią ze źródeł odnawialnych. Jest to szalenie ważne. Jeśli stawiamy wiatraki albo mamy energię słoneczną, wykorzystujemy do produkcji energii elektrycznej, czy geotermię, czy biogaz. Będziemy go wypuszczali na rynek europejski podobnie jak energię elektryczną z węgla. Mamy szansę także w tym konkurować, jeśli będziemy odpowiednio wyposażeni, jeśli będziemy mieli nowe technologie. Żeby to osiągnąć, musimy mieć wspólne badania nowych technologii energetycznych. My nie jesteśmy w stanie, jak powiedziałem na początku i od czego zacząłem, bazować na dumpingu socjalnym czy dumpingu ekologicznym. Jedynym ratunkiem na dłuższą metę są nowoczesne technologie wytwarzania, przetwarzania energii. Te technologie potrzebne są we wszystkich dziedzinach gospodarki, bo przecież chcemy być innowacyjni, ale ta innowacyjność najbardziej potrzebna nam jest w energetyce. Dlatego tu, na tym forum, rozmawiając o sprawach, które dotyczą bezpośrednio działań proekologicznych, pamiętajmy, że proekologiczne działania wykonujemy także pośrednio. Wdrażając takie technologie, które z zasady i od podstaw nie zagrażają środowisku, ani powietrzu, ani wodzie, nie naruszają także równowagi klimatycznej.
I to jest także wielki cel, który powinniśmy sobie stawiać na każdym kolejnym forum. I wiem, że Państwo sobie taki właśnie cel stawiacie. Dlatego z taką wielką radością i satysfakcją przyjeżdżam tutaj do Państwa i zawsze jestem bardzo wdzięczny za możliwość powiedzenia do Państwa kilku słów. Dziękuję bardzo.